Gość Radia Pogoria. Witam serdecznie. Gościem Radia Pogoria jest Miłosz Redzimski, tenisista stołowy klubu KS Pogoria Grodzisk Mazowiecki, reprezentant Polski, wielokrotny medalista imprez krajowych i międzynarodowych. Nasz grodziski 16-latek, który w tej chwili w Superlidze jest niepokonany i który w meczu Ligi Mistrzów pokonał legendarnego Timo Bola. Cześć Miłosz. Dzień dobry, witam wszystkich. Jesteś teraz w Gdańsku, stąd rozmowa telefoniczna. Powiedz, co w Gdańsku robisz i jakie mecze przed tobą? W Gdańsku mamy zgrupowanie przed międzynarodowym meczem z Danią. Zagramy 12 za dwa dni. Mm-hmm. Powiedz, to są eliminacje do Mistrzostw Europy. Tak, dokładnie. Zagraliśmy już jeden mecz z Portugalią, teraz drugi mecz z Danią. No więc to są eliminacje przed Mistrzostwami Europy seniorów. No i walczymy, żeby zakwalifikować. Mhm. Czy to zwycięstwo z Danią, w które wierzymy oczywiście, da już awans do rozgrywek o Mistrzostwa Europy? Nie, jeszcze nie da, jeszcze bo nie. No, potem Dania może nas jeszcze ograć, może ograć Portugalię, więc wszystko może się stać. Możemy jeszcze nie wyjść z grupy. Więc jeszcze to nam nic nie daje. Trzymamy zatem kciuki za najbliższe mecze, a teraz chciałbym wrócić do tych wszystkich sukcesów, o których tutaj mówiłem już, gdy wprowadzałem nas do tej rozmowy. Jesteś niepokonany w Superlidze. 21 wygranych spotkań, 0 porażek. Powiedz, jak się z tym czujesz? Jesteś 16-latkiem, Superliga, najwyższa klasa rozgrywkowa w kraju. No, po strach ligi, 16-latek? Jak to się robi? Przede wszystkim nie spodziewałem się tego na początku, bo wcześniej miałem gorszy sezon, też miałem kontuzję i tak trochę zaskoczeniem to jest dla mnie, ale po prostu dużo lepiej gram teraz w tym sezonie i tak do końca nie wiem, jak to się robi. Jest coś takiego, że już zawodnicy się przygotowują, no trzeba temu Miłoszowi ten rekord trochę popsuć, taki, no takie zadanie przed nimi jest w tej chwili. No na pewno tak myślą teraz. Ale na razie im się nie udaje i się z tego cieszę. Ja też robię wszystko, żeby im się to nie udało. No więc tak za bardzo nie wiem, jaki jest sposób na to, ale po prostu wiem, że trzeba grać, walczyć i przygotowywać się też do każdego meczu osobno. Mhm. Każdy, kto się interesuje sportem, wie, że w pewnym momencie przychodzi ten czas, że nie da się na tych najwyższych obrotach grać przez cały sezon. Jak ty myślisz, czy ten czas może przyjść niedługo, czy jeszcze pociągniesz w takiej formie? To już miałem takie mecze. Mm-hmm. Nie każdy mecz, który wygrałem, był meczem, w którym grałem dobrze i dobrze się czułem. Też miałem mecze, gdzie byłem bardzo zmęczony i źle się czułem. Więc nie da się po prostu grać cały czas na najwyższym poziomie. Tym bardziej, że graliśmy teraz mecze co dwa dni, więc było bardzo ciężko. No więc różnie jest i trzeba po prostu umieć dostosować się do warunków też. To trzymamy kciuki za to, żeby po stronie przegranych cały czas było zero. Już tak do końca sezonu chciałbym jeszcze wrócić do Mistrzostw Świata, do lat 19 w grudniu ubiegłego roku. Ulegliście dopiero Chińczykom w finale. Jaki to był turniej? Ciężko się grało. Jak oceniasz waszą postawę? Czy Chińczycy byli do ogrania, czy to wciąż jest gdzieś ten kosmos? No w finale było ciężko. Od nas Maciek miałby, można powiedzieć, świetny dzień, bardzo dobrze grał. Życiowe gry zagrał, wygrał z jednym Chińczykiem, z drugim Chińczykiem też mógł wygrać. Maciek Kubik, tylko Maciek dopowiem. No ja zagrałem trochę gorzej, ja przegrałem 3-1 swoją grę i tak dosyć wyraźnie, więc no powiem, że duża jest różnica i trzeba jeszcze pracować, bo dosyć wyraźnie przegrałem i widać po prostu te braki. Cały czas trzeba Azjatów gonić, ale to też chyba działa tak motywująco na ciebie, prawda, że no, jak grasz z nimi, to widzisz, co trzeba poprawić, motywuje cię to do dalszej pracy.
No tak, jak przegrałem właśnie dwie gry tak gładko, to trochę się głupio poczułem, więc nie chcę przegrać już tak samo nigdy, więc no oczywiście, że to motywuje i będę pracował, żeby już nigdy tak nie przegrać. A jak się czuje 16-latek, który w rozgrywkach Ligi Mistrzów w hali na Westfala pokonuje Timo Bolla, no legendę tenisa stołowego, medalistę olimpijskiego, medalistę mistrzostw świata, 20-krotnego mistrza Europy. Jak się wtedy czułeś? Czułem się świetnie, ale po meczu z Timo Bollem od razu grałem czwartą grę z Antonem Kalbergiem i pomimo tego, że Boll jest bardzo utytułowany i w ogóle jest gwiazdą, to czekała mnie w ogóle druga gra, w ogóle inna i Anton zagrał dużo szybciej, dużo mocniej, więc pomimo tego, że Boll jest bardzo utytułowany, to można powiedzieć z Kalbergiem miałem dużo, dużo cięższy mecz, przegrałem, ale no, z Bollem no, czułem się świetnie, dobrze mi się grało, było też pełna sala była, więc przyjemnie się grało. No to te wszystkie rekordy rekordami, ale takie zwycięstwa z zawodnikami legendarnymi zapamiętuje się chyba, bo no nie miałeś okazji grać, bo jeszcze byłeś bardzo młody, gdy do Grodziska przyjechał Jan Ove Waldner, też legenda, tym razem ze Szwecji. Jeszcze wtedy byłeś bardzo młody, ale takie mecze z ludźmi, którzy zdobywają medale olimpijskie, medale mistrzostw świata, no zapadają w pamięć nie tylko kibicom. Nie każdy mógł wygrać z Timo Bollem, prawda? No, jak przyjeżdżał do Grodziska, no to miałem 8 lat, właśnie. Nawet tego nie pamiętam. Więc nie każdy miał okazję oczywiście na tych turniejach międzynarodowych, może bardziej, ale to też on nie gra teraz na wszystkich, gra na tylko tych mistrzowskich. No więc nie miałem za bardzo okazji, to była pierwsza okazja i się cieszę, że mogłem zagrać też na jedynce w tym meczu. Udało mu się zrewanżować w Niemczech. No w Niemczech grał dużo lepiej już u siebie, on z reguły gra dużo lepiej, pasują mu te warunki, gra tam już bardzo długo i grał dużo lepiej też. Ja grałem też dobrze, ale on w ogóle inaczej zagrał, bardzo dobrze grał. Powiedz, bo mówiliśmy już troszeczkę o tych trudach sezonu. Po tym spotkaniu z Danią w eliminacjach do Mistrzostw Europy wyjeżdżasz do Kataru na turniej indywidualny i tutaj no, tak naprawdę cały czas w drodze, cały czas w rozjazdach. Życie pozasportowe istnieje u ciebie w tej chwili? W tej chwili nie istnieje tak naprawdę. Bo graliśmy co 2 dni, teraz jeżdżę na 2 tygodnie do Kataru. Potem znowu mam mecz, potem znowu turniej w Tunezji, więc w tym miesiącu na pewno i w tamtym nie istnieje za bardzo. No ale ten, mam może jeden dzień po meczu, taki mam luźniejszy. No ale raczej ciężko cokolwiek zrobić innego niż myśleć o jak się przygotować do meczu czy do turnieju. A powiedz mi teraz takie może trochę trudne pytanie. Tata, który jest trenerem, to ciężka sprawa dla ciebie? Tak trochę pytanie na zasadzie, że no, nauczyciele czasami mają dzieci w szkołach, w których uczą i uczniowie mówią, że o kurczę, tata nauczyciel to jest ciężej niż normalnie, no bo on chce pokazać, że tutaj nie ma żadnych układów. Jak jest u ciebie, jeżeli chodzi o Tomasza, o tatę? Nie, wydaje mi się, że pomaga mi to, bo mogę swobodnie mówić, co czego chcę i ogólnie jakoś swobodnie mi się komunikuje, ale też no, są momenty, gdzie wolałbym, żeby to nie był tata, ale to rzadko. Raczej mi to pomaga, wydaje mi się, i cieszę się, że tata jest trenerem. A w domu bywają takie chwile, że nie rozmawiacie i nie myślicie o tenisie stołowym? Robicie zupełnie coś innego razem? Bywają chwile, tym bardziej, że moja siostra tego nienawidzi i nie może już wytrzymać, jak gadamy przy obiedzie znowu o tenisie stołowym, więc raczej zabrania nam już
więc staramy się coraz mniej gadać o tym, co się stało. No my jeszcze, mam nadzieję, pogadamy, bo mam nadzieję również, że po tym ciężkim teraz okresie, gdzie cię nie ma tutaj na miejscu, będzie okazja, żeby zaprosić was obu do studia i wtedy porozmawiać jeszcze dłużej na temat tego wszystkiego. Sportowe marzenie i stawiam tezę. Miłosz Redzimski medalistą olimpijskim. Co ty na to? No, chętnie. Chętnie, tak? A powiedz... o to walczę. Mhm. A co zrobisz, żeby to zdobyć? No, chyba tylko mogę trenować i rozwijać się. No i wydaje mi się, że to jest przepis, nie tylko trening. A jakbyś miał powiedzieć, masz 16 lat, ale masz już naprawdę masę wspaniałych wyników, grasz w najwyższej klasie rozgrywkowej, nawet nie można powiedzieć jak równy z równym z seniorami, bo bijesz ich w tej chwili dość mocno, obijasz, to powiedz mi, jakbyś miał tym młodszym powiedzieć, którzy no chcieliby na przykład zacząć przygodę z tenisem stołowym, no to co ten tenis stołowy daje? No przede wszystkim trzeba być bardzo skupionym, ale on rozwija bardzo mózg. Myślę, że to jest też, nie jest nudne. To jest ciekawy sport. Myślę, że nikt by się nie nudził. No i z tego co patrzę, jak dzieci przyjeżdżają na trening, to sprawia im to przyjemność. I to jest chyba najważniejsze, żeby dziecko się nie zanudziło, żeby zainteresowało. No i co daje? Rozwija po prostu mózg, wiele części ciał. A już na tym poziomie oczywiście również jest to bardzo ciekawe doświadczenie życiowe, bo tak jak teraz rozmawiamy, jesteś w Gdańsku, za chwilę będziesz w Katarze, tylko pozazdrościć. I życzyć dużo siły tak naprawdę i życzymy powodzenia w najbliższym spotkaniu z Danią, no i oczywiście na turnieju w Doha również, no przynajmniej podium ci życzymy. Dziękuję bardzo. Telefonicznym gościem Radia Bogoria był Miłosz Redzimski, tenisista stołowy klubu KS Bogoria Grodzisk Mazowiecki, reprezentant Polski, wielokrotny medalista imprez krajowych i międzynarodowych. Do usłyszenia, dziękuję za rozmowę. Do widzenia, dziękuję. Gość Radia Bogoria.